Reklama. Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy. Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33. Reklama. Poniedziałek 18.15, czas na fakty ze świata Speedwayu, które przedstawi gospodarz magazynu żużlowego Michał Konieczny. Ja przypomnę, że jesteśmy także w internecie na elka.pl. Witam Cię, Michale. Witam serdecznie, witam Cię, Waldku, witam wszystkich kibiców czarnego sportu. Dziś taki magazyn żużlowy eliminacyjno, bo mamy za sobą wszystkie rundy eliminacji do przyszłorocznego Grand Prix, no i oczywiście ligowy. Rozpoczniemy od tych eliminacji do Grand Prix, bo przed momentem, no może jakiś czas temu, zakończyła się ostatnia czwarta runda eliminacyjna w niemieckim Abensbergu i o dużym pechu może mówić kapitan Fogo Unii Leszno, Piotr Pawlicki, który w tym turnieju jechał koncertowo, no bo przecież po trzech seriach startów był jedynym niepokonanym zawodnikiem, później dorzucił do swojego dorobku jeszcze dwójkę, no i w tym ostatnim wyścigu miał wybitnego pecha za dotknięcie taśmy, jak czytamy, został wykluczony z tego biegu, w którym startował z czołówką tego turnieju, bo pod taśmą startową stanęli Craig Cook i Max Frick. Piotr Pawlicki zakończył ten turniej z dorobkiem 11 punktów. No i zajął, podobnie jak Jarek Hampel w Żarnowicy, najsmutniejsze dla sportowca czwarte miejsce. Przypominam, że po zmianach tych regulaminowych do Grand Prix Challenge awansowała z każdego z tych czterech turniejów tylko pierwsza trójka. Oczywiście są jeszcze dzikie karty w władaniu Światowej Federacji Motocyklowej FIM. Ma trzy takie dzikie karty. Zobaczymy, komu przydzieli do kogo trafią te dzikie karty, no ale na pewno w gronie pretendentów do otrzymania tych dzikich kart są i Piotr Pawlicki, i Jarosław Hampel. Wyniki tego dzisiejszego turnieju wyglądają następująco. Pierwsze miejsce Craig Cook, Wielka Brytania, 14 punktów. Drugie miejsce Hans Andersen, Dania, 13 punktów. Trzecie miejsce Max Frick, Australia, 12 punktów. Na czwartym miejscu Piotr Pawlicki, 11 punktów. I na piątym miejscu Krzysztof Buczkowski, Polska, też 11 punktów. Szósty był reprezentant gospodarzy Martin Smoliński. Jeżeli chodzi o Piotra Pawlickiego, to jedyne punkty, które stracił, to w pojedynku z Peterem Ljungiem. Skoro już jesteśmy przy tych eliminacjach, to sobota na torze w słowackiej Żarnowicy, z udziałem między innymi żużlowców Fogo Unii Leszno, Jarosława Hampela, Janusza Kołodzieja, runda kwalifikacyjna Speedway Grand Prix 2019. Zdaniem wielu ta słowacka runda była zdecydowanie najsilniej obsadzona. Nasi reprezentanci Janusz Kołodziej i Jarosław Hampel rozpoczęli ją od trójek. W ósmym wyścigu niestety ten ostatni przyjechał na linię mety tuż za Mikaelem Jebsenem Jensenem, a Janusz wygrał też swój trzeci start i był jedynym niepokonanym zawodnikiem. Do takiego starcia na szczycie doszło w 16 biegu, który wygrał Matej Zagar przed Jarosławem Hampelem i Januszem Kołodziejem. On z kolei po kolejnej trójce w następnym biegu miał 13 punktów i mógł być pewny awansu do Grand Prix Challenge. Do końca ważyły się losy Jarosława Hampela, który jednak w 20 biegu musiał uznać wyższość Antonio Lindbecka i ostatecznie z 12 punktami zajął czwarte miejsce i nie awansował. Zwycięzcę turnieju musiał wyłonić bieg dodatkowy zawodników z dorobkiem 14 punktów. Wygrał go Matej Zagar, a drugi był Antonio Lindbeck. Tym samym Janusz Kołodziej zajął trzecie miejsce. To była moja sobotnia relacja. Dodam tylko, że Julica Pawlic, zawodnik związany z naszym regionem, zajął w tym turnieju 9 miejsce, miał 7 punktów. Na miejscu 13 żużlowiec Steiner Unii Koleja Żarawicz, Ricky Wells, reprezentant Stanów Zjednoczonych, 5 zdobytych punktów. Kolejna runda odbyła się w Slangerup.
Tam wygrywa Krzysztof Kasprzak z drobkiem 13 punktów. Drugi jest Jack Holder, Australia 12 punktów. Trzeci Niels Christian Iversen, Dania 11 punktów. Na piątym miejscu zakończył ten turniej kolejny z leszczyńskich byków, Brady Cards, Australia 10 zdobytych punktów. Walczono też w sobotni wieczór na torze w Lonigo. Tam wygrywa Kenneth Bier. Drugi był Dawid Belego, trzeci Kevin Volbert, czwarty Chris Harris. Dodam tylko, że o ile zwycięzcę poznaliśmy dosyć wcześnie, Kenneth Bier miał 13 punktów, o tyle trzech zawodników, Dawid Belego, Kevin Volbert i Chris Harris, zmierzyło się w wyścigu dodatkowym zawodników, którzy mieli w tym części zasadniczej po 12 punktów, no i odpadł z tej rywalizacji właśnie Chris Harris. Nasz Bartosz Smektała całkiem dobrze, ósme miejsce, 9 zdobytych punktów, no ale miał też defekt w tym turnieju, a przypomnijmy, Bartosz Smektała to przecież jeszcze junior. Finał eliminacji do przyszłorocznego Grand Prix, Grand Prix Challenge odbędzie się 28 lipca na torze w niemieckim Landshut. A teraz przenieśmy się z mikrofonem do Żarnowicy. Menadżer Janusza Kołodzieja, Krzysztof Cegielski, uśmiechnięty, zadowolony, bo jest miejsce na podium, ale przede wszystkim jest awans do Grand Prix Challenge. No, niestety tylko miejsce na podium gwarantowało awans. To się rzadko zdarza, no ale coraz więcej takich turniejów jest, które tak naprawdę kwalifikują tylko pierwszą trójkę i w jakichkolwiek zawodach by się nie jeździło, nawet tych teoretycznie słabszych, to być w pierwszej trójce to po prostu nie można popełniać żadnego błędu i cieszymy się, bo Janusz takiego błędu nie popełnił. Wygrał 4 wyścigi, raz przyjechał trzeci, to wystarczyło do zajęcia miejsca na podium i no cieszymy się bardzo, bo otwiera się szansa gdzieś tam na Grand Prix bez ciśnienia, bez wielkiego pchania, ale z pełną koncentracją i daj Boże, może się uda. Krzysztof, ale dzisiaj tych emocji na torze naprawdę nie brakowało, bo tak jak mówisz, pierwsza trójka tylko walczyła awans, no i tu każdy wyścig się liczył. Zwłaszcza na torze w Żarnowicy te emocje są bardzo duże, bo prędkość jest ogromna. Tutaj nie jedzie się tylko w kontakcie, ale z ogromną prędkością. Tor 400-metrowy, pozwalający rozpędzać się naprawdę do maksimum z motocyklom żużlowym. No i no między innymi Janusza wyścig z Lindbeckiem. Wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział, ale każdy mógł sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Szkoda Jarka Hampela, bo wydawało się, że może uda się być obu leszczynianom w pierwszej trójce i wszystko na to wskazywało. No ale mając kilku chętnych, tak jak Lindbeck, Żagar, Jarek, z tyłu jeszcze Jensen, jeszcze inni zawodnicy, no to ktoś musi niestety odpaść i niestety padło to na Jarka. Trzeba przyznać, że to był też silnie obsadzony turniej. Tak, no jak popatrzymy na papier, na skład programu, no to wydaje się, że to był najsilniejszy z tych turniejów kwalifikacyjnych. No i też dlatego, no mały włos, właściwie z 13 punktami można byłoby wypaść, bo gdyby Jarek wygrał ostatni wyścig z Lindbeckiem, we trójkę mieliby po 13 punktów i ktoś w wyścigu dodatkowym, Janusz, Jarek albo Lindbeck, odpadliby z tego turnieju, więc to byłoby trochę niesprawiedliwe, no ale niewiele zabrakło, a tak by się wydarzyło. Dzisiaj mieliśmy emocje do upadłego, do ostatniego wyścigu, bo nawet w tym ostatnim biegu, kiedy właściwie było wiadomo, jesteśmy na podium, mam tu na myśli Żagara i Lindbecka, jesteśmy już w Grand Prix Challenge, no ale każdy chciał wjechać na to podium na pierwszym miejscu. No, rozmawiałem przed tym wyścigiem z Matejem Żagarem i on był taki bardzo chętny na ten wyścig, że w sportowej walce musimy to rozstrzygnąć. On nie lubi jakby niewyjeżdżania do takich wyścigów, chce to załatwić na torze. No i załatwił. Najsmutniejsze miejsce dla sportowca, bo czwarte tuż za podium zajął żużlowiec Fogo Unii Leszno, Jarek Hampel. Jarek, pozostaje jakiś pewien niedosyt na pewno. No tak, czwarte miejsce zawsze jest tym miejscem najgorszym. Tutaj biorąc pod uwagę to, że tylko też trzy miejsca kwalifikują się dalej. Gdzieś tam jakiś błąd w jednym z biegów na dystansie, gdzie wyprzedził mnie Jepsen Jensen. To można powiedzieć, że spowodowało teraz, że wypadam z tej pierwszej trójki. A nie było źle wcale, bo tutaj wolno nie jechałem, ale gdzieś tam jednak jeden błąd więcej jest się, jak to się mówi, wyautowanym, więc no niestety nie udało się. Jarek, to pierwsza wizyta twoja na tym torze w Żarnowicy? Tak, pierwszy raz tu jestem. To niczym nie zaskoczył generalnie. Dobrze przygotowany. Ścieżki w zasadzie dość szybko gdzieś tam odnalazłem, ale
No ale mówię, rywale akurat okazali się gdzieś tam no, trochę lepsi. No wszystko decydowało się też w tym ostatnim wyścigu z Antonio Lindbeckiem. Tak, już to czwarte pole nie było zbyt korzystne, bo jednak tor jest szeroki i daleki dojazd do wejścia w łuk, ale już praktycznie zakładałem Lindbecka, tylko gdzieś tam mnie trochę podniosło na koło w wejściu w pierwszy łuk i nie zdążyłem go założyć, więc no później już pojechał, był na tyle szybki, że nie mogłem go dogonić, aczkolwiek do końca go gdzieś tam goniłem i byłem w kontakcie. No nie udało się. Są jeszcze trzy tak zwane dzikie karty, oczywiście no będziemy śledzili rozwój sytuacji. No tylko to pozostaje tak naprawdę, ale jakby się nie spinam, czekamy na decyzję, zobaczymy co będzie. Trzeba przyznać, że ten turniej, tak patrząc na listę startową, chyba był najsilniej obsadzony. Właśnie nie wiem, tak słyszałem właśnie też, że tutaj jednak obsada tego turnieju była zdecydowanie najmocniejsza. No ale jakby to nie ma znaczenia, no tak wyglądał zestaw nazwisk w tym turnieju i nie ma o czym gadać. Janusz Kłodziej zadowolony i szczęśliwy, bo jest oczywiście i podium, i przede wszystkim awans do Grand Prix Challenge, ale łatwo nie było. Tak, no co prawda nie ma wygranej, gdzie tak naprawdę jeszcze bardziej bym się cieszył, ale rzeczywiście nie było łatwo, bo Matej, Jarek super jechał, tak samo Antonio i ciężko się, nie było naprawdę łatwo, ale ten rezultat, który udało mi się zdobyć, jest w tej obsadzie w miarę zadowalający. No i cieszę się, że jadę dalej, że będę po prostu w challenge'u. Po trzech seriach startów byłeś niepokonany, no i przychodzi ten 16 wyścig, taki bratobójczy pojedynek. Tak. No co wtedy pomyślałeś, ustawiając się pod taśmą maszyny startowej? Znaczy na początku nie wiedziałem w ogóle, z kim jadę, dopiero pod taśmą zauważyłem, że Jarek stoi, bo wiadomo, barwy Jarka dobrze znam i tak zauważyłem, że chyba Matej też tam gdzieś stoi, a moje pole nie było najkorzystniejsze, więc wiedziałem, że no muszę się postarać naprawdę mega, jeśli dalej chcę jechać w challenge'u. No i ten bieg, tak naprawdę dużo gdzieś tam dramaturgii w nim było, bo spadłem z trzeciej na ostatnią pozycję, później odzyskałem trzecią, miałem ochotę jeszcze na drugą pozycję, gdzie naprawdę byłem w kontakcie, ale jednak nie znalazłem sposobu na Jarka i przyjechałem trzeci, wszystko się jeszcze mogło wydarzyć i no i po prostu szczęściem wszedłem jako z trzeciego miejsca. W każdym razie po zmianie tych reguł awansu do challenge'u, wtedy kiedy decydują tylko te trzy pierwsze miejsca, to rzeczywiście nie można pomylić się praktycznie w żadnym wyścigu. Tak, ale z drugiej strony nie wiem, czy to nie jest po prostu lepsze, bo patrząc z perspektywy mojej zawodnika, to rzeczywiście tak jest, że tych eliminacji jest mnóstwo na różnych trudnych torach. Czasami tak naprawdę impreza jest tylko raz w roku i właśnie to są te eliminacje do Grand Prix. I naprawdę jest jeszcze ciężej, także nie wiem, czy to nie jest jednak lepsza gdzieś tam reguła i system, żeby po prostu przygotować się konkretnie na jedne zawody, tak powiedzmy challenge, pojechać i albo wchodzimy, albo nie, a tak to jest po drodze dużo jazdy, dużo gdzieś tam rozbijania się, bo różnie może być. No i no może być tak, że powiedzmy przejdziesz przez 5 eliminacji, a jednak przedostatnie ci nie wyjdą i znowu wszystko poleciało. Krótka zmiana tematu, w niedzielę za tydzień pojedynek z Tarnowskimi i Jaskółkami. Serce będzie troszeczkę rozdarte, czy już zostawiasz te wszystkie emocje na boku? Znaczy serce na pewno troszeczkę mocniej zabije, bo no, obydwie drużyny, obydwie Unie dużo dla mnie znaczą, więc po prostu na pewno podejdę do tych zawodów z większymi emocjami, bo wiadomo, no... Dla mnie to jest po prostu gdzieś tam inny mecz jak wszystkie. Co prawda, no wiadomo, nie jakoś całkowicie, ale troszeczkę inny, bo wiadomo, no jedziemy, na pewno wygra Unia i na pewno jadą dwie Unie i będą walczyć, więc no bardzo się cieszę na to spotkanie, tak szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, na te spotkania tak naprawdę. Zawsze sympatycznie wspominany w Lesznie Chorwat Jurica Pawlic już po zakończeniu turnieju. No, były to turniej w twoim przypadku taki troszkę przeplatany. No tak, ten pociotek po prostu całkiem źle przełożyłem. No, moja wina, że ten pociotek nie wyszedł najlepiej. Później już zmieniłem motor i jakoś to wyglądało. Ale i tak, bawiłem się żużlem, jest dobrze. Nawet jakby mi awansował do Grand Prix, to za dużo by mi nie znaczyło, bo za Grand Prix to ja zawsze mówię, że trzeba mieć 2-3 porządne sezony w najlepszej polskiej lidze i wtedy to zaowocuje w Grand Prix. Do tej polskiej ligi wróciłeś póki co do pierwszej ligi, no i trzeba przyznać, że z meczu na mecz chyba jest coraz lepiej.
No jest, tak, rozkręcam się. Największy problem u mnie jest, no przez te dwa lata nie byłem w styku z polską ligą i te silniki poszły wszystko na inny etap. U mnie brakuje tej prędkości i cały czas robimy. No jestem trochę do tyłu za innymi sprzętem, ale no cały czas się pracuje nad tym. Z Lesznem w dalszym ciągu masz kontakt? No tak, zawsze. W Lesznie dalej mieszkam, w Lesznie wszystko zostało, warsztat, przyjaciele, także Leszno, to jak dom. Tyle nasz leszczyński Chorwat, Jurica Pawlic. Zdjęcia z tego turnieju znajdziecie Państwo oczywiście na portalu regionosport.lk.pl. A tak podsumowując, to na dziś w Grand Prix Challenge w niemieckim Landshut. Ten turniej ma odbyć się 28 lipca. Mamy dwóch reprezentantów Polski. To Janusz Kołodziej, Fogołunia Leszno i Krzysztof Kasprzak, Stal Gorzów, ale przecież to też leszczynianin. Czekamy, czy któryś z zawodników dostanie dziką kartę od władz Światowej Federacji Motocyklowej, mam tu na myśli Jarka Hampela albo Piotra Pawlickiego. Myślę, że do któregoś z nich na pewno ta dzika karta trafi. Ja już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania transmisji z tego turnieju Grand Prix Challenge w Landshut. Przypomnijmy, 28 lipca, no jeszcze nie znamy godziny, jeszcze to taki troszeczkę odległy termin. Z kolei już w piątek leszczyńskie Byki wybrały się do Torunia na pojedynek z tamtejszym zespołem Getwell. Poza pierwszym i ostatnim wyścigiem na torze królowały leszczyńskie Byki, które po porażce w tym inauguracyjnym wyścigu i to wyłącznie ze względu na upadek Janusza Kołodzieja robiły na toruńskiej motoarenie praktycznie co chciały. Po pięciu wyścigach zespoły dzieli 10 punktów. Później mamy serię pięciu remisów. A po zwycięstwie Janusza Kołodzieja i Piotra Pawlickiego nad Runę Holtą i Pawłem Przedpełskim w zasadzie jest już po meczu. Wysokie loty pokazał na motoarenie Emil Sajfudinow, który nie znalazł pogromcy w ten piątkowy wieczór. Gospodarze 5-1 tak trochę na otarcie łez wygrywają ostatni bieg, a górą w całym spotkaniu 53-37 jest Fogo Unia Leszno. To była moja piątkowa relacja. Dodam tylko, że punkty dla leszczyńskich Byków zdobywali Jarosław Hampel 9 i bonus, Janusz Kołodziej 11 i bonus, Piotr Pawlicki również 11 punktów i bonus, Brady Cards 4 punkty i 2 bonusy, Emil Sejfudinow czysty komplet 12 punktów, Dominik Kubera 5 punktów, 3 punkty, przepraszam bardzo, i 2 bonusy i Bartosz Smektała 3 punkty. Kolejne spotkania Żużlowiek Star Ligi wyglądały następująco. Wrocław, Zielona Góra 48-42 dla gości z Zielonej Góry. Grzegorz Zęgota zdobył 5 punktów i bonus, a Sebastian Niedźwiedź, to przecież Rawiczanin startujący w barwach Falubazu, 3 punkty. Wcześniej jeszcze, wróćmy na moment jeszcze do tego meczu w Toruniu, bo tuż po tym spotkaniu rozmawiałem z Jarkiem Hampelem. Jarek, tak troszeczkę w pośpiechu spotykamy się, bo pędzimy razem do Żarnowicy na rundę kwalifikacyjną do Grand Prix. Co byś powiedział o dzisiejszym spotkaniu? Spodziewałeś się, że zakończy się aż taką dużą różnicą? Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że ten mecz zakończy się taką dużą różnicą punktową i że w zasadzie tak, no może trochę w cudzysłowie, ale że łatwo będzie nam tutaj wygrywać, bo od początku prowadziliśmy to spotkanie i tak naprawdę tylko powiększaliśmy tą przewagę, więc no było widać, że czujemy się tutaj dobrze na motoarenie i no to wyścigi dla nas były bardziej korzystne. Gdzieś dochodziły do nas słuchy, że Torunianie przygotowują się w jakiś sposób specjalny na wizytę Fogo Unii Leszno. Ale co można zrobić? Jakie można zrobić specjalne przygotowania? Nie ma czegoś takiego. Przygotowania są standardowe i myśmy tutaj nie wierzyli, że nie wiadomo, co nas zastanie, więc przyjechaliśmy na miejsce, oceniliśmy sytuację torową i szykowaliśmy się do tego spotkania solidnie. Czyli generalnie taki troszeczkę straszak, taka gra psychologiczna. No to wychodzi, natomiast myśmy tam nie słuchali to, co się dzieje dookoła, tylko każdy skupia się na tym, żeby zanotować dobry występ i to się dzisiaj udało. Posłuchajmy, co na pomeczowej konferencji prasowej miał do powiedzenia menadżer Toruńskich Aniołów, Jacek Frontczak. Z góry przepraszam za bardzo słabą jakość tego nagrania. Chwały nikomu nie przynosi, to nie jest tak, że nie ma refleksji. Natomiast mnóstwo pracy też dzisiaj na tym torze. Natomiast po raz kolejny tutaj to nie jest jakiś szczególny z mojej strony i tak dalej, natomiast prosiłem też na przed meczem, po raz kolejny mamy tak, że uważam, że było za dużo wody ale przed meczem tutaj po to, żeby się nie kurzyło, natomiast ja mówię, że ten tor inaczej reaguje. Dlatego było tak mało ścigania. Wcześniej było zdecydowanie łatwiej. Chociaż to, żeby start nie decydował tutaj niestety pierwszy łuk w zasadzie nie było za bardzo co robić, za szybki krawężnik i tak dalej. No,
tak jak powiedziałem, za dużo wody. Mamy godzinę 21, to nie potrzebuje tyle wody, no ale to jest jakby niezależne od... Natomiast to tu się tłumaczyć. Natomiast jedna rzecz, która jest dla nas niezwykle smutna w tej chwili, to jest kontuzja Chrisa Holdera. Nie wiem jak poważna. W czasie drugiego swojego wyścigu wciągnęła mu się noga pod hak i w tej chwili jedzie do szpitala na prześwietlenie. Mam nadzieję, że nie będzie złamań. Zdecydowanie zabrakło nam dzisiaj też punktowitego zawodnika. Ta zamiana Jacka Holdera dzisiaj też, to dużo mówić, nie do końca wypaliła. Zresztą po ostatnim meczu, kiedy się silnik zatarł Jajczykowi, no i tak, mam wrażenie, że tutaj jakby też ucieka nam ten sprzęt w tej chwili. Co, nie pozostaje nic innego, tylko przeprosić kibiców za ten wynik. To nie jest tak, że nie chcę pracować. Dziękuję Jasonowi, całej drużynie, bo naprawdę tutaj spinaliśmy się na maksa, natomiast mistrz świata wraca, Runę też dzisiaj jedzie na swoim poziomie, Daniel Kaczmarek też walczył, no znowu gdzieś tam brakuje, no trzeba się program. Tak naprawdę najbardziej martwi mi kontuzja Chrisa, bo ona jakby tutaj w dużym stopniu nam komplikuje plany. Janusz Kłodzi, jeden z liderów szczecińskich Byków. Janusz, no trzeba przyznać, że nawet kibice Trójskiego nie ubili ci dzisiaj brawo po tym, co pokazałeś na motorenie. No kurczę, taki byłem szczęśliwy, że pojechałem dodatkowe kółko, żeby podziękować kibicom za doping i rzeczywiście bili mi brawo i bardzo serdecznie im dziękuję. Oczywiście leszczyńskim kibicom, jak i toruńskim, bo nie wszędzie się spotyka, że tak naprawdę kibice gospodarzy biją brawo też zawodnikowi po prostu z drużyny gości. Sam mecz rozpoczął się dla ciebie dość pechowo. Tak, w pierwszym biegu po prostu było jeszcze czuć takie moje spięcie i brak jazdy, bo jednak rzeczywiście no musiałem jeszcze troszeczkę sobie odpocząć i wyłączyłem tą jazdę, żeby po prostu albo się zająć sobą, albo po prostu jazdą w tym tygodniu. Chciałem wrócić do jazdy już tak dość konkretnie, ale no widać było, że po prostu jeszcze za bardzo się stresowałem, jeszcze to nie było to i z każdym biegiem było coraz lepiej. Sporo remisów mieliśmy też w dzisiejszym pojedynku. No tak, było to niesamowicie wyrównane spotkanie i do pewnego momentu. Tak, tylko chodzi o to, że jednak też zdarzały się często wyścigi remisowe, więc było widać, że jest moc gdzieś tam par, które potrafią wygrać, przegrać, jak i zremisować, więc no te remisy nie biorą się właśnie z byle czego. To co, teraz prosto do Żarnowic. Tak jest, jedziemy. Chciałbym jutro też tak dobrze pojechać, bez upadku. No, oczywiście spotykamy się jutro i też porozmawiamy. Tak jest, koniecznie. Leszczynianin w barwach drużyny GetWell Toruń, Daniel Kaczmarek. Daniel, byłeś no, jednym z najjaśniejszych punktów swojego zespołu, no ale niestety leszczyńskie Byki mocno rozpędzone. No tak, Unia Leszczyna jest bardzo mocnym zespołem, ale każdy zespół jest do pokonania i tyle. No. Ja ze swojego występu jestem średnio zadowolony, bo pierwszy bieg mi w ogóle nie wyszedł i ostatni też środek zawodu był ok, zmieniłem motocykl. Ale później co, w tym 14 biegu miałem długą przerwę, bo jechałem w 8, czyli prawie jechałem, pół zawodów siedziałem, nie jechałem i dopiero w 14 pojechałem pod taśmę. No i przegrać z Januszem Kołodziejem i z Arkiem Hampelem, no to nie jest żaden wstyd, ale no dzisiaj też z nimi wygrywałem, także wygrać z każdym można i trudno, no. Daniel, czy coś, ktoś, jakaś drużyna jest w stanie zatrzymać na dziś w ogóle Unię Leszno? Wydaje im jedyny chyba zespół, który może powalczyć z Unią do 15 biegu, to wydaje mi się, że to jest Włókniarz Częstochowa, ale na swoim obiekcie, no bo jak było widać, w Leszno nie mieli zbyt wielkich szans. Oddajmy też głos trenerowi młodzieży GetWell Toruń, Karolowi Zombikowi. Duża różnica, Leszno pokazało swoją siłę. Praktycznie w drużynie nie ma słabych punktów. Jeśli o nas chodzi, to pokazaliśmy w ostatnim biegu, że jednak potrafimy wygrywać biegi, tylko szkoda, że tak późno. Nie chcę tutaj na gorąco oceniać zawodników, ponieważ z drugiej strony jestem odpowiedzialny za młodzież. I mogę tutaj powiedzieć, że trenowaliśmy, że tak powiem, z juniorami takie, w cudzysłowie żużlowym powiem, zeksy, w sensie robienia długiej prostej. Daniel dzisiaj pokazał, że to mu wychodziło. No i dalej będę pracował z młodzieżą, aby poprawili swoją technikę i w następnych meczach jechali lepiej.
A jeśli chodzi o liderów naszej drużyny, to nie chcę się wypowiadać. Prezes Wogół Leszno Piotr Rusiecki, no kolejny pojedynek wyjazdowy, no i tak prawie, że zanosiło się na mocne lanie toruńskim aniołom, no bo gdyby nie ten ostatni wyścig, to rzeczywiście wynik byłby szokujący. No dokładnie, tam gdzieś zgubione punkty też również w pierwszym biegu, a i ten ostatni bieg już tam jechaliśmy bez Emila, bo Emil bardzo mocno pobijany, nie chciał już nawet wręcz jechać, w momencie, gdy widział, że wynik już jest korzystny dla nas, po prostu poprosił o to, żeby nie jechać. A co do wyniku meczu, tak jak mówisz, naprawdę zanosiło się na wysoki, jeszcze wyższy wynik. I nie wiem teraz, co mam w sumie powiedzieć, co mam myśleć, czy Unia jest tak mocna, czy Toruń taki słaby. No właśnie, bo nie zasypujemy gruszek w popiele i nie myślimy, że jesteśmy już mistrzami Polski, bo jeszcze wszystko może się wydać. Nie, w żadnym wypadku to jest dla nas kolejny mecz w drodze do upragnionych playoffów i na pewno będziemy pracować jeszcze bardziej intensywnie i nikt tutaj nie zakłada sobie żadnych medali, ani broń Boże, takich rzeczy nie ma. Dominik Kubera, młodzieżowiec w ogóle też, no wysokie zwycięstwo jest, no ale tak chyba pewien niedosyt pozostaje, jeżeli chodzi o chociażby twój start. No dokładnie, mimo że wygraliśmy, to ja też mogłem trochę lepiej pojechać, no ale co zrobić, już tyle mamy po zawodach i cieszymy się z takiego okazałego zwycięstwa i no nic, uśmiechamy się i lecimy dalej. Ten ostatni wyścig oddał ci Emil do tej pory kompletny, no i startowałeś w wyścigu 15 tych najlepszych zawodników. No dokładnie, bo to nie było też, można powiedzieć, źle, ale troszkę brakowało i też troszkę powiem, źle pierwszy łuk i to wystarczyło, żeby przegrać z najlepszymi. No ale ten pierwszy wyścig młodzieżowy, koncertowy, zgodnie z planem. No myślę, że tak, aczkolwiek wyścig młodzieżowy to nie koniec zawodów i fajnie by było jeszcze w drugiej części zawodów pojechać jeszcze lepiej. Menadżer Fogo Unileszna Piotr Balon na pewno zadowolony z wyniku tego spotkania, bo chyba no, wzięlibyśmy taki wynik w ciemno. Oczywiście, że tak. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu, chociaż to nie było łatwe spotkanie, ale wynik no, dla nas mega korzystny i z tego się bardzo cieszę. Dzisiaj po raz kolejny cała formacja zawodników pojechała bardzo dobry mecz, wszyscy po kolei. Szkoda tylko upadku jeszcze Janka, bo ten wynik mógł być bardziej korzystny, ale musimy być zadowoleni z tego, co dzisiaj jest, więc prawdopodobnie uda nam się również bonus zrobić w Lesznie. To jest optymistyczne. Kapitalnie pojechali rekonwalescenci, mam tu na myśli i Janusza Kołodzieja i Emila Sajfudinowa, no bo przecież on też leczył się przez cały tydzień. No, odpoczynek, masaże, to każdy byłby zadowolony. Na pewno kibice zadają sobie pytanie, czy Fogo Unia Leszno jest tak silna, czy Toruń tak słaby? Jak byśmy to wytłumaczyli? No bo tu idzie jakiś sygnał w Polskę, pogrom Grudziądza na własnym torze, no też o mało co pogrom Torunia na motorenie. Kurczę, no tak to jest. No, gdzieś tam baliśmy się bardzo tego, co zostanie na nas przygotowane, żeśmy bardzo podobny tor zrobili na treningu do jazdy, żeby się móc przygotować do tego meczu i wydaje mi się, żeśmy po prostu bardzo dobrze lekcje odrobili. Też żeśmy się posiłkowali czasami, które tutaj były trzy mecze, gdzieś wyciągaliśmy wnioski i tak dalej. Dzisiaj był bardzo dobry tor. Był pod kołem, można było pojechać. Wydaje mi się, że pierwszy raz był tak przyczepny w Toruniu tor, choćby po czasach to widać, więc jestem zadowolony. No, z czego mam będziemy być zadowoleni. Jak będzie wyglądał teraz ten tydzień przygotowań do meczu z Unią Tarnów? No nie ma co ukrywać, ze zdecydowanie słabszym przeciwnikiem. Nie ma słabszych przeciwników w Ekstralidze. Podchodzimy z bardzo dużą pokorą do tego i bardzo mocno chcemy się przygotować do tego meczu, jak i każdego innego. Na pewno czwartek, piątek będą treningi, które się odbędą w Lesznie z naciskiem bardziej na piątek. Też będziemy trochę nawierzchnię zmieniali na torze, żeby, znaczy nie materiał, a mam na myśli ułożenie toru. Więc będziemy musieli trochę pojechać, żeby się do tego przygotować. A póki co trzymamy kciuki za naszych zawodników, którzy startują w eliminacjach do Grand Prix. Oczywiście trzymamy. Piotrek jedzie w poniedziałek, dopiero ci pozostali jadą jutro. Będziemy oczywiście bardzo się przyglądać, co się wydarzy. Takie eliminacje, myślę, że dobry trening dla wszystkich. Dobry, ale nerwowy trening, tyle menadżer Fogo Unii Leszno, Piotr Baron. Zdjęcia z tego meczu znajdziecie Państwo oczywiście na portalu regionu sport.lk.pl. Tam też wszystkie najważniejsze informacje. Mówiliśmy przed momentem o meczu we Wrocławiu. Dzięki kolegom zaprzyjaźnionego lubuskiego Radia Zachód. Przenieśmy się zatem do stolicy Dolnego Śląska i sprawdźmy, co po meczu tamtejszej Sparty z falobazem Zielona Góra miał do powiedzenia trener gości Adam Skórnicki. My robimy co możemy, zawodnicy starają się jak mogą, no co było dzisiaj widać na torze,
No, myślę, że gdzieś troszeczkę parę błędów naszych wyszło i gdzieś punkciki pouciekały, a tak mogłoby być całkiem ciekawie do ostatniego wyścigu, chociaż i tak dużo się działo. No, chociaż wynik był już, można powiedzieć, zamknięty, no to w tym wyścigu nadal nasi zawodnicy pokazali wolę zwycięstwa i było blisko, nawet można pokusić się było dzisiaj o jakiś punkcik. Właśnie, tak po meczu się mówi szkoda, nie? Że ta Sparta była do ugryzienia. Patrząc na punkty, to Protas, Zęgi, ich punktów zabrakło? Trzy ich punktów. No myślę, że przede wszystkim gdzieś problemy czy z dobraniem przełożenia i u Piotrka był w pewnym momencie trochę znak zapytania i Jacob musiał zmienić motocykl na dwa ostatnie wyścigi. No niestety nie było to trafne posunięcie. No Grzegorz również w pierwszym wyścigu dość pechowo w pierwszym łuku. I defekt do tego, także no, trochę się działo i myślę, że wynik 6 punktów powinien nas cieszyć, aczkolwiek mogło być i lepiej, mogło też być dużo gorzej. Czy tor we Wrocławiu zaskoczył, bo było dużo ścigania? Często jest tak, że tutaj start krawężnik, a potem jazdę Gęsiego. Spodziewaliście się, że to tak może wyjść? I on był dość często chyba polewany już po drugim wyścigu, polewaczka na torze. Od tej strony torowej, jakby pan to skomentował? No myślę, że tor był przygotowany bardzo dobrze. Czerwona nawierzchnia, jedyna w naszym kraju. Jak widać, zrobiona na w miarę twardo, też jest w stanie wyprodukować niezłe wyścigi, więc no, myślę, że same superlatywy o widowisku i o stanie toru. My się bijemy dalej o play-offy, bo jednak mimo ambitnej postawy, czwarta porażka i teraz to już trzeba wygrywać chyba, prawda? Każdy ma swój plan i każdy bije się o coś innego. No, myślę, że my planujemy jakby swoje i tego planu się trzymamy. Myślę, że pomimo porażki ten mecz na pewno, tak jak powiedział Patryk, nie jest wygrany i powinien nam i powinniśmy czuć się po tym meczu źle, ale mimo wszystko czujemy się w miarę dobrze, bo wiemy, że nasza siła rośnie, także parę rzeczy pozytywnych na pewno trzeba powiedzieć też dzisiaj o naszych juniorach, bo to, co robili dzisiaj, czy na starcie, czy na dystansie, to na pewno są rzeczy, do których nas nie przyzwyczaili, a pokazali, że potrafią być w wyścigu przez 4 okrążenia. Posłuchajmy, co po meczu miał do powiedzenia żużlowiec Falubazu, Grzegorz Zęgota. Jeśli chodzi o sam wynik zespołu, uważam, że gdzieś tam byliśmy blisko, że staje się spodziankę i zwyciężyć dzisiaj, mimo że gospodarze byli stawiani w roli faworyta. Ale to przez większą część spotkania trzymaliśmy się dosyć blisko gospodarzy i co? Było blisko, szkoda, że się nie udało. Przegraliśmy 6 punktami, ale takim terenem trudnym, jakim jest Wrocław, uważam, że ten wynik mimo wszystko napawał optymizmem, bo w przypadku rewanżu możemy tutaj śmiało gdzieś tam myśleć o tym, żeby powalczyć o punkt bonusowy, który będzie niezwykle istotny. I co, wszystko jest sprawą otwartą. Co do mojej postawy, to te zawody takie były dosyć ciężkie dla mnie, bo zaczęło się od defektu, potem się przesiadłem na drugi motocykl, bo ten pierwszy niestety eksplodował, ten drugi był dobry, ale tak ostatecznie brakowało czegoś, żeby wygrywać wyścigi. Może też jakby obieranie ścieżek przeze mnie też nie było najlepsze, ale to wszystko jest, że tak powiem, do poprawy i rezerwy. Jak już zespół też mamy dosyć duże. Dzisiaj można było to zobaczyć. Jeżeli wszyscy jakieś tam zmiany poczynimy, no to będziemy silnym zespołem, który jest w stanie zagrozić każdemu, czy to na własnym obiekcie, czy też na wyjeździe. Później gdzieś tam przytrafił się też mi upadek, ale to no szkoda, wjechałem za szeroko i Waszka to wykorzystał. Spotkaliśmy się razem na wyjściu z drugiego łuku i gdzieś on chciał wygrać, ja chciałem wygrać. No i tak to się skończyło. Całe szczęście, że wstałem cały. Co prawda plecy trochę mam obite, ale kilka dni myślę i gdzieś tam będę na chodzie, we wtorek jadę zgodnie z planem do Szwecji, żadnej przerwy sobie nie robię i tak powiem, ryb, który mam, będę trzymał, a plecy przejdą z czasem. I jeszcze leszczynianin w barwach wrocławskiej Sparty, trener Rafał Dobrucki. Dziękujemy panu bardzo przede wszystkim za walkę. Myślę, że widowisko mogło się podobać. Naprawdę wiele ciekawych wyścigów. Gratulacje dla Patryka za kolejny dobry, bardzo dobry występ dzisiaj.
No cóż, no, zwycięzców się nie sądzi, więc nie chciałbym tu teraz oceniać tego. Na pewno najogólniej można powiedzieć, że gdzieś jeszcze są dziury. Oczywiście gdzieś przeplatanka dzisiaj Damiana Drożdża z Wackiem Milikiem, który no, dość nerwowo dzisiaj wystartował w tych zawodach. Zero, potem wykluczenie, no nieładnie wyglądający wypadek. Ale widać, że się potem pozbierał i zrobił bardzo ważne punkty w tym meczu. No jeszcze na pewno mamy dużo pracy. No, myślę, że Damian oczywiście jeszcze trochę ma mało jazdy zdecydowanie. Tak samo z Max Frick jeszcze drobne błędy, głównie na starcie jest bardzo szybki, ale gdzieś po drodze no niełatwo jest o punkty. Cieszę Maciek, bo naprawdę forma wyborna, można powiedzieć. Ta i tak samo zaczyna się stabilizować, więc to jest bardzo ważne. Błędy Patryka Wojdyły gdzieś po trasie też nieźle startuje, ale dzisiaj też gdzieś zgubione punkty. No, generalnie ocena dobra, ale najważniejsze, że mecz jest wygrany. I dwa punkty zostały we Wrocławiu, a jak wiemy z historii, niełatwo nam szło z Falubazem od ostatnich kilku lat, więc cieszę się, że trzymaliśmy tą pasę i w końcu po kilku sezonach udało się wygrać. A ja przypomnę, że ten mecz zakończył się zwycięstwem Sparty Wrocław 48-42, a materiał otrzymaliśmy od kolegów zaprzyjaźnionego lubuskiego Radia Zachód. Kolejne mecze w Ekstralidze jak wyglądały? Tarnów Grudziądz 49-41, dla gospodarza Niki Petersen 13 punktów, Peter Kildeman 2, dla gości z Grudziądza Przemysław Pawlicki 11 punktów. Gorzów Częstochowa 53-37, dla gospodarzy Krzysztof Kasprzak 11 punktów, dla gości Tobiasz Musielak 5 punktów i bonus. A jak ocenił mecz swojego zespołu Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa leszczynianin Krzysztof Kasprzak? Super mecz, na pewno cieszymy się bardzo, że wygraliśmy i no bardzo ciężki mecz. W pierwszym biegu zrobiłem tam błąd i straciłem 2 punkty, więc dobrze, że tutaj reszta chłopaków i dziękuję im za to, pojechali na tak jak powinni, wygraliśmy. To jest taki mecz, że wyciągaliście wnioski z tych biegów wcześniejszych. Chyba byliście trochę zaskoczeni nieco bardziej ubitną nawierzchnią. Czy nie? Czym się mylę? Na pewno było jakieś tam rzeczy, ale skończyło się dobrze i byliśmy u siebie jednak i szybko się połapaliśmy coś, co się działo, więc tor był na pewno ciut inny, ale wygraliśmy, więc nie ma co gadać. Gratulacje za twój występ, jeśli chodzi o eliminację do Mistrzostw Świata. Zależy ci na tym wyniku i pokonujesz kolejne szczeble tych eliminacji. Tak, stańmy na jazdę w Grand Prix. Ciężki mecz w Lansku, trójka tylko wejdzie. Kto będzie miał lepsze losowanie, więcej szczęścia, ten wejdzie do Grand Prix. Miejmy nadzieję, że mi one dopisze, bo Lansk jest specyficzny, to będzie start i nie będzie mijanek, więc miejmy nadzieję, że tutaj mam 2 miesiące, będę przygotowany 100%, a co się stanie, to zobaczymy. A co się tam działo z torem? Bo ja widziałem tor cały zalany. Osuszyli go? Potrafili z jeziora zrobić tor do jazdy? 10 na treningu było w 26, upalnie. I tak właśnie zaczęło grzmieć. Mówię, oj, będzie ciężko. I też się martwiłem, bo jeżeli by tam przełożyli na dzisiaj, to bym dzisiaj tutaj nie był, więc to też się obawiałem. Od drugiej do trzeciej straszna burza. Zalało nam parking praktycznie pod silniki. Cały parking był zalany, tor do półtoru. Wszyscy się śmiali. Nikt nie mógł nawet wyjść z parkingu, bo nie szło wyjść, bo była burza i taki grat. Później czekaliśmy już 5 godzin w busach, ściągnęli wodę i wyjazd, więc dobrze się wszystko dobrze skończyło. Tor wymagający, wygrałem, awansowałem, jestem zadowolony. Ostatnie pytanie. Dzisiaj zabrakło ci jednego oczka do 1000 punktów w barwach Stali Gorzów. Liczysz te punkty? Oj, to nawet nie wiem. Na pewno pierwszy bieg. Zaspałem start i później tam, żeby nie uderzyć w Musielaka, musiałem mocno wyłamać motocykl. Gdy się zorientowałem, to już była trawa i przejechałem 2 kołami. Wiedziałem już w czasie biegu, że mnie wykluczy, więc nawet gdy wyprzedzałem już Musielaka, to mówię w sumie po co ja to robię, bo jak za chwilę tak będę wywalony, ale jakiś tam show przynajmniej był, więc no na pewno szkoda, bo te 2 punkty ja zgubiłem tam, każdy z nas pogubił po 2 punkty, to co obserwowałem chłopaków, tylko chyba Szymek bez błędów dzisiaj jechał, a wygraliśmy i to cieszy, bo przyjechało dzisiaj praktycznie druga drużyna w Ekstralidze na dzień dzisiejszy. Derby, teraz Falubas musi się was bać, jedziecie na spokojnie do Zielonej Góry? Tak, jedziemy na spokojnie, fajny tor, będziemy walczyli o jak najlepszy wynik. Ciekawe widowisko. Cieszę się bardzo, że dzisiaj wygraliśmy, mówię, bo ten mecz był bardzo ważny i będziemy się starali tam wygrać. Dziękuję wszystkim moim sponsorom, kibicom za tak liczne przybycie po raz kolejny i dodaję to powera. Po tym pierwszym biegu wiedziałem, że teraz już muszę praktycznie jechać na maksa, bo odchodzili nam, 4 punktami prowadzili i zmieniłem motocykl i zadziałało wszystko, więc cieszę się bardzo.
Tyle Krzysztof Kasprzak, materiał oczywiście od kolegów zaprzyjaźnionego lubuskiego Radia Zachód. Rzut oka na tabelę na Żużowie Ekstraligi, na prowadzeniu Pogonia Leszno 11 punktów, na drugim miejscu Częstochowa 7, trzecie Wrocław 7, czwarte Gorzów 6, piąte Tarnów 6, szóste Zielona Góra 4, siódme Toruń 4, ósme Grudziądz 3 punkty. Kolejny mecz w Ogołoni Leszno na własnym stadionie w najbliższą niedzielę o godzinie 19 z Unią Tarnów. Bilety już do nabycia. Co w pierwszej lidze? Piła Łódź 49-41. Dla gospodarzy Rafał Konieski 10 punktów i bonus. Dla gości Norbert Kościuch 10 punktów i bonus. Równo zatem ci zawodnicy. Jakub Miśkowiak 6 punktów. Rybnik Gniezno 68-22. Marcin Nowak dla Startu Gniezno zdobył 6 punktów. Gdańsk Dałga Pils 44-46. Dla gości z Łotwy. Lublin Kraków Pogrom 69-21. Na prowadzeniu właśnie drużyna z Lublina 11 punktów, na drugim miejscu Rybnik 8, trzecie Gniezno 8, czwarte Dałga Pils 6, piąte Piła 4, szóste Gdańsk 4, siódme Łódź 3 i na ósmym miejscu drużyna z Krakowa, tylko 2 zdobyte punkty. W Rawiczu, jeżeli chodzi o drugą ligę, remis pomiędzy wiceliderem a liderem 45-45. Rawiczanie praktycznie przez cały mecz powiększali przewagę, która po 12 biegu wynosiła już 10 punktów. Końcówka meczu należała jednak do gości, którzy wygrali 3 ostatnie biegi i doprowadzili do remisu. W drużynie Steiner Unii Kolejarza Rawicz punktowali Damian Waliński 6 punktów, Arkadiusz Padlewelak 2 i bonus, Jaimon Licej 8 i bonus, Dominik Kubera 7 i bonus, Richie Worrall 5 i 3 bonusy, Szymon Schlauderbach 7 i bonus, no i najskuteczniejszy był w drużynie Niedźwiadków Wiktor Trofimow 10 punktów i bonus, a liderzy drużyny Ostrowi to Renat Gafurow 17 punktów, oczywiście w 6 startach, i Nikolaj Klint 14 punktów i bonus też w 6 startach. Bydgoszcz Krosno 50-39, Opole Rzeszów Opole, bo to mecz w Rzeszowie, 51-31. Na prowadzeniu drużyna z Ostrowa 9 punktów, drugie miejsce Rzeszów 7, trzecie Rawicz Steiner Unia Kolejarz Rawicz 7 punktów, na czwartym Kolejarz Opole 6, piąte Poznań 5, szóste Polonia Bydgoszcz 2 punkty i bez punktu na siódmym miejscu drużyna z Krosna. A sprawdźmy jeszcze, jak podsumował mecz w Rawiczu trener gości z Ostrowa Mariusz Staszewski. Nominowane gdzieś tam poszły, troszkę przybrakło, myślę dzisiaj tak z przebiegu meczu trochę punktów młodzieżowców, bo do tej pory to nam bardzo dobrze funkcjonowało, ale tutaj naprawdę para jest bardzo mocna jak na drugoligowe warunki, także, no ale wyjazdowy remis myślę, że cieszy, nie ma co narzekać. Mecz zacięty, z początku szły taktyczne, ale jeszcze wtedy myślę, troszkę w kratkę jeździli moi liderzy, dopiero końcówkę gdzieś tam lepiej poszło. A czy trener Ostrowi w momencie, kiedy gospodarze prowadzili 10 punktami, wierzył jeszcze w ten końcowy sukces? Myślę, że tak. Zbiegu na bieg wyglądał lepiej i właśnie tutaj dużo zależało od 13 biegu, poszło i... W sumie Zbigniew Suchecki obudził się w ostatnich wyścigach. No tak, odwrotnie jak Biarne, początek dobry, końcówka słabsza, no ale to w meczach wyjazdowych zawsze jest tak, że nie wszyscy mogą zrobić po 12 punktów. A czy trener gospodarzy Roman Jankowski czuł po tym meczu jakiś niedosyt? Po meczu, gdzie się prowadzi 10 punktami i się remisuje, zawsze pozostaje niedosyt, ale to jest sport i tutaj Ostrów na pewno jest bardzo silnym zespołem. Przed zawodami no to pewnie ciemno bym ten remis brał, ale wiadomo, że cel był jeden, żeby wygrać. Punkty podzielone, nie jest najgorzej, jedziemy dalej. Myślę, że w następnych zawodach tutaj w Rawiczu postaramy się o trochę lepszą jazdę. No trochę tak się poukładało, no, ten 13 wyścig nieszczęsny, gdzie przez myśl by mi nie przeszło w ogóle to, że możemy przegrać ten bieg. No, przegraliśmy 5-1 i tak w sumie nie do końca później to wszystko wypaliło. A co się stało, bo przecież Rawickie Niedźwiadki miały w pewnym momencie nawet 10 punktów przewagi? No taka prawda, no mieliśmy 10 punktów, ale tak jak mówię, Suchecki na koniec się obudził, pojechał dobrze i przywiózł w dwóch biegach później 5 punktów i myśmy przegrywali. Damian trochę słabiej na końcu pojechał, w tym ostatnim wyścigu coś tam silnikiem nie najlepiej było do końca, no i remis. Ale tak naprawdę na to, że walczyły dwie równorzędne drużyny. No na pewno tak, wynik świadczy o tym, że drużyny były wyrównane i ten wynik został podzielony na pół. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był jeszcze junior Wiktor Trofimow. Mecz był zacięty, nie? No bo rywal był no, najmocniejszy jako w drugiej lidze. Dawaliśmy z chłopakami wszystko siebie, ale no, niestety mamy co mamy, mamy remis, ale nic. Potrzebno się szykować dalej na następne meczy, starać się mocno i odrabiać to. No i starać się w Ostrowie pojechać jak
najlepiej. Szczerze mówiąc, chcieliśmy wygrać. Po to jedziemy, żeby wygrywać, a nie remisy robić i przegrywać. Mieliśmy dużą przewagę, ale niestety goście nam dojechali i no, jest remis. Zdjęcia z tego pojedynku znajdziecie Państwo oczywiście na portalu Regionu Sport, lk.pl. Jeszcze szybciutko, sobota to Grand Prix Czech w Pradze. Pierwsza trójka wygląda następująco. Pierwsze miejsce Frederik Lindgren 16 punktów, drugie miejsce Taiwo Finden 15, trzecie Maciej Janowski 13 punktów, na piątym Patryk Dudek 10 punktów, na ósmym Bartosz Zmarzlik 9, na dziesiątym Emil Sajfudinow 8 i na 13 miejscu Przemysław Pawlicki 3 zdobyte punkty. To tyle w naszym magazynie żużlowym. Dziękuję Państwu dziś za uwagę. Przypominam o niedzielnym meczu na stadionie Smoczyka z Unią Tarnów, godzina 19. Meldujemy się na Smoku. Dziś to wszystko w magazynie żużlowym. Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze. Reklama. Sport żużlowy i czołowych zawodników regionu wspiera firma GLOS z Ponieca. Reklama.